Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku odpowiedź na frustrujące wielu pracowników pytanie, dlaczego w projekcie ustawy o służbie celno-skarbowej nie ma nic dla pracowników, nie ma żadnych uprawnień, żadnych przywilejów, korzyści. Otóż dlatego prosta jest odpowiedź, banalna, że po prostu tak to zostało wymyślone przez Związek Zawodowy, że są dwa projekty. Jeden dotyczący pracowników, status urzędnika KAS, drugi dotyczący funkcjonariuszy, dedykowany funkcjonariuszom ustawa o służbie celno-skarbowej. Razem miały być procedowane, razem miały wejść do Sejmu i wszystko pięknie miało zostać rozwiązane i dla pracowników, i dla funkcjonariuszy. Z przyczyn formalnych ustawa o służbie celno-skarbowej trochę się zatrzymała. Po drodze wcześniej nie udało się zebrać 100 tysięcy podpisów pod projektem urzędnika KAS. I teraz rzeczywiście, bo pamięć ludzka jest zawodna, powstają pytania, dlaczego w tym projekcie ustawy o służbie celno-skarbowej nie ma nic dla pracowników. No właśnie dlatego, że bo to są dwa żywe projekty, ponieważ status urzędnika KAS jak najbardziej jakby rodzi się na nowo. Będzie też procedowany w nowym parlamencie. Związek będzie podejmował takie decyzje. Ale powstaje na nowo w ustawie o służbie celno-skarbowej. Jest tam wzmianka o tym, że w SCS są pracownicy również i pracownicy korpusu, niemnożnikowi i urzędnicy KAS. I w ten sposób wraca ta idea urzędnika KAS jakby wprost do obrotu prawnego. Jeżeli będziemy w parlamencie, to mamy ten obrót prawny dotyczący tej kwestii. My zaproponujemy na komisji, składam tutaj obietnicę wszystkim pracownikom, taką kwestię, żeby status urzędnika, to co wszystko, co jest w ustawie o urzędniku KAS, przenieść jako rozdział do ustawy o służbie celno-skarbowej. Z tym, że żeby to łatwiej przeprowadzić, i z uzasadnieniem status urzędnika KAS zamienić na status urzędnika służby celno-skarbowej. A więc objęłoby wszystkich pracowników obecnych UCS-ów, urzędów celno-skarbowych. Co wy na to? Piszcie komentarze, bardzo proszę. Taka jest propozycja, bo przed nami ta komisja i możemy zgłaszać wszelkie uwagi zgodnie z wami. Wówczas pracownicy urzędów skarbowych wszyscy łatwiej uzyskają status urzędnika KAS w kolejnym kroku. Bo teraz trudno jest, bo to jest wyjście z KAS, prawda? Przedstawić to jako status urzędnika KAS. No gdyby były dwa projekty po 100 tysięcy podpisów w Sejmie, to tak. Ale w momencie, kiedy jednego nie ma, zamienić to warto na status urzędnika służby celno-skarbowej. Czyli dotyczy tylko pracowników obecnych UCS-ów. I wszystkie te korzyści. Minimalna płaca na wysokości 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia w Polsce, jako najniższa płaca w KAS. Nie może być niższa. Wszystkie inne dodatkowe urlopy i tak dalej, znajdą się w projekcie ustawy o służbie celno-skarbowej. Taką poprawkę zgłosimy. Mamy do tego prawo jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Będziemy przekonywać parlamentarzystów. Bardzo proszę o wasze opinie, wasze komentarze, jak wy tą sprawę widzicie. Mamy czas, bo do procedowania w komisji jeszcze daleka droga. Najpierw musimy zebrać też te 100 tysięcy, także zachęcam wszystkich. Każdy chociaż jeszcze 5 podpisów, a najlepiej zapełnienie wykazu z obu stron i proszę wysyłajcie. Na razie zbieramy, do 10 po prostu zbieramy, a później jeszcze będzie informacja o takiej dacie, deadline już końcowej, w której nadajemy listem priorytetowym wysyłkę listów z podpisami. Tak to wygląda. Oczywiście zauważyłem także pewien błąd w projekcie ustawy o służbie celno-skarbowej. Mianowicie jest kwestia tego, że mamy kopię. Tak generalnie jest to kopia ze zmianami, tak? Z innych ustaw pragmatycznych służb mundurowych. I jest zapis, że pracownicy nie mogą pełnić funkcji kierowniczych innych niż, prawda, w działach wsparcia. Otóż to jest kopia i dlatego taki przepis się znalazł. Jest niesłuszny moim zdaniem i także będzie poprawka w tym kierunku.
Mianowicie niektóre działy kontrolne jak najbardziej powinny zostać od tego przepisu uwolnione, gdzie pracownicy także mogliby pełnić funkcję kierowniczą. Jest to uzasadnione tym, że mamy merytorycznych pracowników służby celno-skarbowej, obecnie UCS-ów, którzy no, wykonują naprawdę skomplikowane zadania. Są to zadania związane no, choćby z cenami transferowymi, czy z podatkami sensu largo, tymi dochodowymi, CIT-em, tudzież VAT-em i tak dalej, to naprawdę nie będzie tak jak w policji czy w Straży Granicznej, że tylko mundurowi będą mogli wykonywać te polecenia, ponieważ no, takiego historii ja sobie nie wyobrażam i nie wyobraża sobie też orzecznictwo tak naprawdę i doktryna prawa, żeby kogoś na siłę ubierać w mundur. Więc jak ktoś będzie chciał pozostać, będzie taka możliwość oczywiście, tak? Natomiast tutaj testy, to wszystko jest wymagane, nie ma tutaj, prawda, zmiłuj. Natomiast bez żadnych wymogów, po prostu na wniosek, bez zdawania jakichkolwiek egzaminów, tylko składasz wniosek, zostajesz urzędnikiem służby celno-skarbowej. W tym momencie po prostu zyskujesz te wszystkie uprawnienia, przywileje, które są w projekcie. Nie musisz tego robić, bo to jest na wniosek. Możesz zostać w korpusie służby cywilnej. Bardzo proszę, bo taki zapis pozostanie, że są takie osoby w służbie, pracownicy w służbie celno-skarbowej. Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, ale bardzo proszę, chciałbym poznać Waszą opinię jako pracowników. Pod tym filmikiem wypowiadajcie się w komentarzu. Zachęcam do zbierania podpisów, jak zawsze. Zbieramy do 10 stycznia. Później jeszcze będzie podany końcowy, ostateczny termin, taki deadline już naprawdę na nadanie listu z podpisami, listu priorytetem, żeby to doszło szybciutko. Spokojnie, damy radę. Wierzę w Was, pięknie zbieracie podpisy. Proszę, aby każdy zebrał jeszcze 5 nowych podpisów. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.